Kambodia. Ba, 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 ba. Myślisz, że za $300 przyszedłby Marcin? Nie wiem, czy za $300 by przyszedł, nie? On tak chyba na brak. Znaczy nie chyba, on na brak pieniędzy nie narzeka, a czy za $300 by przyszedł? On wie, że jakby przyszedł, to te $300 by było dla niego. Ostatnio był Dariusz Mumin pierwszy i dostał 227. Ja posiedziałem nieco dłużej i jeszcze posiedzieliśmy na pół. Dla mnie było 350 jakoś coś takiego, może niecałe, nie? Także Marcin pewnie się zdaje sprawę, że czy on by za $300 przyszedł. On jest pewien, że jakbyśmy się dzielili na pół, to te $300 by było, a nie chciał przyjść, nie? Ja myślę, że jestem w stanie mu zapewnić kwotę minimalną $200, bo jakby coś nie wyszło, żebym nie dopłacał. To mogę powiedzieć, że minimalna jest 200 przy live z Marcinem. Tak mi się wydaje, że mógłbym mu to zaproponować, ale oczywiście siedzimy tam z 5-6 godzin i robimy live, a i $200 to ma gwarantowane, nie? Janusz, 10 zł. Dzięki. Prezes, tyle pomagałeś każdemu od samego początku, czy Muminy, Krzysztof, Marcin. Dlaczego oni mają dostawać jeszcze kas, jak przyjdę do ciebie na live'a? Przecież to jest słabe bardzo z ich strony, takie moje zdanie. Nie, Janusz, tutaj akurat nie masz racji, to ja później to może wytłumaczę, jeszcze się do tego odniosę. Nie, no bo to już na tych live'ach porządne pieniądze zarabiamy, tak wiesz, jak ja ich o coś poproszę, wpadnij do mnie na live'a, ale nie, no to już wypada zapłacić, nie? To, że tam komuś pomożesz, a później mówisz, wymaluj mi ścianę, to nie znaczy, że masz mu nie zapłacić, ale powinien cię potraktować priorytetowo, to fakt, nie? To tak, to jest tak. Znaczy ja mu miną dużo pomogłem? Nie, dużo nie pomogłem, ale trochę im subskrypcji dałem, bo trochę ich reklamowałem, ale ja sobie też na tym zarobiłem, także tutaj jest jakby transakcja wiązana i tu nie ma tego, czegoś takiego, nie? Bo ja też sobie na nich zarobiłem, że tak powiem, na ich wizerunku, ale dałem im też jakby jakieś tam rozpoznawalność, nie? Przez to, że bywali u mnie, to jest transakcja wiązana, nie? Słuchajcie, no znowu zacznę od początku, na szybko już teraz. Zamówiłem te pierogi od Muminków. No i wczoraj Darek do mnie napisał, że... Nie, ja się zapytałem, no i co z tą dostawą wczoraj, nie? Co z tymi pierogami? A Darek napisał do mnie, powiedział... Nie będę teraz stricte publikował, bo to jest u mnie na tym, nagrał się prywatnych rozmów, chyba że Darek pozwoli mi i tak dalej, no ale generalnie no to nie jest żadna tajemnica. Powiedział do mnie, jesteśmy teraz na mieście, zaraz wracamy i zaraz będzie dostawa. Takie słowa. I zaraz, przekręciłem może tutaj tego, ale nie treść, tylko przekręciłem może jakieś słowo. I zaraz będzie dostawa. Za pół godziny dostaję kolejną wiadomość. My już jesteśmy w domu, także jak chcesz, to przyjedź po pierogi. Albo nie wiem, jak ci się nie chce, to ewentualnie wyślij tuk-tuka po te pierogi, żeby je odebrać. Nie? I ja tak lekko zwróciłem uwagę na to wczoraj na moim filmie, no z tego względu, że generalnie wszędzie, gdzie się co zamawia, tym bardziej jak ja płacę za bo ja ostatnio u nich zamówiłem chleb, to też mi doliczyli, to można powiedzieć z bańki doliczyli, ale ja się tam nic nie tego od razu płacę, bo przyjechali z chlebem i mówią, jeszcze $2 za ten, Darek przyjechał i mówi, $2 za dostarczenie. Mówię, oczywiście, Zareczku, już masz tutaj, nie? No to nie było uzgodnione, ale mniejsza o to. No i tak z tymi pierogami już poszedłem, no dobra, no to przywieźcie mi te pierogi i też zapłacę te $2, nie? Jak trzeba będzie. No ale tu Darkowi się nie chciało, bo mógł zamówić tuk-tuka, bo z mojej strony, jak ja mam zamówić tuk-tuka, wysłać do nich, to już będzie jeden kurs do nich, teraz i on będzie wracał z pierogami, to będzie drugi kurs, tak? A jak on by wysłał, to jest kurs do mnie i dziękuję, do widzenia po prostu, nie? Oczywiście, że, bo ja nieraz się tak paczki wysyłało. I logistyka wygląda w takim sensie wtedy tak, że daje się numer telefonu takiemu tuk-tukarzowi, bo... Oczywiście, jak Darek się dzisiaj tam tłumaczył na swoim filmie, że mógłby ten tuk-tukarz nie znaleźć mojego miejsca, czy coś by się stało. Daje się tuk-tukarzowi numer telefonu, masz dzwoń, nie? Nie, tuk-tukarz nie ukradnie pierogów za $12 i się nie pojedzie na jeść. Nie zginą. A nawet jakby zginęły, to wiecie, żeby machnął na to ręką i tyle, nie? A tym bardziej, jak ja zamówię, to ten tuk-tukarz musi jechać tam i sobie, no nie, no tak się nie robi. Po prostu, jak masz jakieś zamówienie, no to... To samo było u Krzycha, że Krzychu zamówił, no zamówił, no to jak jest zamówienie gotowe, to trzeba zadzwonić, a nie czekali, aż on zadzwoni. Mówią, że nie będą do niego dzwonić. Magda mówi, że się nie będzie prosić Krzycha. Ale on się nie musi prosić, tylko jak się składam zamówienie do kogoś i mówię, weź zrób mi to, to i to. A on mówi, dobra, zrobię ci. No to jak zrobił, no to powinien zadzwonić. Cześć, już jest zrobione, możesz odebrać, czy tam jak mam dosłać, nie wiem, jak oni się umawiali, nie? Proste i logiczne, nie? No tak się robi, nie?
Także tutaj, tym bardziej jak ja płacę za dostawę, no to już zorganizujcie tą dostawę. No każdy, kto tutaj coś zajmuje się jakokolwiek tam właśnie żarciem, czy kupuje kiełby i tak dalej, no to dostawę mam. Jak więcej, to jest gratisie, jak jest mniej, to ja zapłacę, no ale dostawa jest zorganizowana przez dostawcę, no i tyle, nie? Także tutaj ja w grzeczny sposób zwróciłem im uwagę, że leżą z logistyką, bo leżą w tym aspekcie. I to naprawdę grzecznie mówiłem, że tam jeszcze powodzonka i bardziej im to zwracam uwagę nie pod moim kątem, tylko właśnie pod kątem jakiegoś klienta, którego nawet ja bym mógł nagonić im klienta. No nagoniłem im Krzycha, można powiedzieć, że ja ich jakoś zapoznałem i nagoniłem i też był już problem tam, kto do kogo zadzwoni, problem tego. Tam powinni mieć oni do tej pory, i znowu to nie jest hejt, tylko oni w tym momencie powinni mieć już Facebooka, gdzie profil na Facebooku założyć, że nie wiem, Siemrep Bakery, czy coś tam, bread, czy bread and dumplings, czy cokolwiek, to się zakłada w minutę, może nie w minutę, w 5 minut, w 10 minut założyć, bo jak ja nawet bym komuś polecał, tam powinna być dostawa na terenie miasta, kosztuje tyle i tyle, po zamówieniu tak i tak, jest WhatsApp, czy tam Telegram pod zamówienie, bo tutaj dużo ludzi na Telegramie, e-mail taki i taki, jakieś zdjęcia tego, gramatura i tak dalej, no to tak na logikę, to jest dla nich dobrze, nie dla mnie, nie, bo ja mówię, mi to tam nie zależy, nie? A znowu ja jestem w ogóle tym dobrym w stosunku do nich, bo ja zawsze jak jeździłem do nich do knajpy, to coś kupiłem, ludzi zwiozłem, jak mieli tą knajpę, coś zamawiałem, takie, ja powiem wam, że jak chleb zamówiłem od nich, to też to były rzeczy tak zwane, w cudzysłowie, niepotrzebne. Nie chcę źle powiedzieć, ale to u mnie leży cały czas. Zamówiłem od nich, żeby od nich coś zamówić, no, żeby im się kręciło, że jak pieką chleb, to dajcie. Co powiedziałem? 10 bułek i 2 chleby. Ale jak wam się zrobi 12, to niech będzie 12. A jakbym wam weszło, bo ja wiem, jak się robi chleb, to czasem się zrobi tu bochenek kilogramowy i zostanie jeszcze tam, nie wiem, 600 gram tego ciasta, no to żeby im się nie zniszczyło, mówię, jak wyjdą wam 3, to dajcie 3. Przysłali 12 bułek i 3 chleby. Ja się na to nie obrażam, to jest wszystko w porządku. To jest wszystko w porządku, tylko i wtedy mi przywieźli i tak dalej, nie? Tylko ja powinni to troszeczkę dopracować, nie? Nie mieć psychologii. A jak dzisiaj słyszę, że to jest hejt u Darka, no to nie jest hejt. Jak wchodzicie w YouTube, to tak naprawdę to spodziewajcie się większego hejtu. I teraz Magda się zastanawia, czy do mnie przyjdzie na live'a, czy nie. Po pierwsze płacę. Czy jest to czysty biznes. Zapraszam i radzę przyjechać. Po drugie, jeżeli boicie się hejtu, to mieliście gorsze, znaczy nie gorsze, mieliście w ogóle, zbluzgali was na live'ach i live'ów nie zaprzestajecie, no bo jest hajs z tego, nie? Także tutaj uważam, że Filip jest, niech wam zrobi tego Facebooka, niech wam zaznaczy, nie wiem, jakieś miejsce na Google Mapsach i tak dalej, odbiór chleba, cokolwiek, nie? Przecież jak do mnie byście wysłali, Darek mówi, bo tuktukarz nie dojedzie. No oczywiście, że się daje numer telefonu do mnie czy do Strayle, daj numer telefonu, już go wysyłam, jak nie będzie mógł trafić, to odbierajcie. Przecież ja ile rzeczy zawsze wysyłałem w ten sposób i dochodzi, nie? Przecież kurierzy przyjeżdżają do mnie, przywożą towar i towar jak tutaj ostatnio, o, jak to? Przecież to kosztuje prawie 500 dolka, 450, nie? To mi przysłali, przywieźli i co? Kurier dojechał. No nie mógł dojechać, zadzwonił i dojechał. Zadzwonił do Strayle i mu wytłumaczyła, gdzie jest. Ja mogę nawet do głównej ulicy podejść tego. Nie jest problem taki. To jest po prostu z psychologii, a nie chciało się. Oczywiście dojechałem, bo Darek obudził Filipa. Filip pożyczył od sąsiada skuterka. Przyjechał i jeszcze dopłaciłem im 2 dolary za transport, tak czy inaczej. 2 dolary poszły, nie? Także to nie jest tak do końca, ale jak się boją hejtu, że ktoś mówi, że mają, no bo mają trochę słaby ten logistykę wokół tego, no łatwo jest zrobić pieczywo, bo ja też umiem upiec, mam lepszy sprzęt i tak dalej, nie jest jakimś tam upiec chleb. To tak naprawdę każdy zrobi, jak pierwszy raz nie zrobi, to za drugim razem mu wyjdzie. Problem jest sprzedać, czyli mieć Facebooka, mieć opakowania, mieć logistykę do tego, mieć zwroty, odbiory, wysyłki i tak dalej. Nie? Jak tego nie ogarną, a są w trójkę i nie mają do tej pory nawet Facebooka, że robią takie rzeczy, no to ciężko będzie, nie? A to nie jest żaden hejt, tylko to jest, no... Ja tam jestem za Magdą, wszystko robi... Ja też jestem za Magdą, ale to nie jest nic przeciwko. To jest zwrócenie uwagi na problem, że jest deliverka nie ogarnięta u nich, no, towaru, no i tyle. To nie jest hejt, czy jestem za Magdą. Ja też jestem za Magdą, no. Jestem. Dobre pierogi wysłała, no. Wczoraj próbowałem, nie? No i tyle. No, także tak to wygląda. Krzychu złamał tą umowę, bo nie robił live, filmów codziennie, tak jak się umówiliśmy. I tyle, nie? No, tak to wygląda, nie?
No, wiecie, to jest tak, że też mogę to powiedzieć, bo Krzychowi pomogłem, ją wie tam. Już się zmagaliśmy wczoraj, dzisiaj, przedwczoraj. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że tak go tu ściągnąłem, mówię, rozliczył się ze mną i tak dalej. Ale on miesiąc nie ma też Facebooka. Nie ma, bo już jest tu prawie miesiąc, czy miesiąc, już ponad miesiąc jest. Nie ma karty dań, nie ma otwarte tak naprawdę. Mimo, no wiecie, o co chodzi, tam to jeszcze nie istnieje, że tak powiem. A do mnie, nie skłamię was, ale codziennie gdzieś na któryś z portali piszą, że chcą pokój, ja odsyłam do Krzycha, a ludzie, a to daj lokal. Ja nie znam lokalizacji, ja się nie będę w to bawił, ja nie będę za kogoś robił. Weź sobie zrób, kurde, chociaż lokalizację i sobie zrób, kurwa, tą Facebooka. No prosta sprawa, Krzychu tego nie zrobił do tej pory. Do tej pory nie otworzył, kurde, no a ma, wszystko ma, tylko jeszcze jutro, Adaś, poczekaj, wiesz, już zaczynam, teraz zmęczony. A wiesz, teraz coś mnie zgięło, a to tego, nie? No nie, no tak nie może być, nie? Znaczy, może tak być, ale to niesie za sobą później jakieś konsekwencje, które do mnie dzwonią później, jak jest problem. O tak powiem. Muminki się ciebie naoglądały i myśleli, że kasa będzie płynąć od ludzi, ciekawe za co. A płynie do nich, jak na ich kanał. Ja nie miałem takiej kasy, Klaudia ma na przykład, bo dalej ciągnę to, co tu napisałaś, nie? To do nich leci kasa, no przecież oni z 1000 dolka powinni zarobić gdzieś. Łącznie z tymi donatami to mają z 1000 dolka miesięcznie, nie? Z wyświetleniami, z donatami mają z 1000 dolka. Daję sobie, już nic sobie nie daję, ale na pewno nie mniej niż 800. To nie mam opcji, nie? Już tak tego, ale myślę, że z 1000 mają. Jak za co? Za to, że robią taki show. Myśleli, że będzie płynąć od ludzi i płynie im kasa od ludzi. No ja nie miałem takiej kasy jak oni po takim czasie. No co ty, ja przez pierwsze 5 lat nic nie zarabiałem na YouTubie, a robiłem, nie? Muminki mają dobrą kasę z tego. Dobrą, to nie jest dobra, no bo to jest... Na trójkę osób to już nie jest dobra, no. Ale taka jedna osoba to już na takim muminkowym kanale z tymi donatami to by przetrwała tu. Na przetrwanie na jedną osobę. Zdrową. Ty już jak stary major lajty robisz, no, żebym nie skończył jak major, nie? Czy potrafisz czytać po chińsku? No dużo gorzej niż mówić, nie? Dużo znaków nie znam, albo pomylę, ale tak, takie proste jakieś, no, radzę sobie na mieście. O, na mieście to sobie poradzę, wiem, jaka to jest knajpa, z jakiej prowincji i tak dalej, na lotniskach, to tak, to potrafię te rzeczy czytać, nie? Ale tak, żeby czytać po chińsku gazetę, to raczej nie, to nie. Widziałeś na wykopie, że nowe tag, logo Muminków, które niby zrobiło Filipek, jest zajebane z neta? Nie widziałem, zwracałem mi na to uwagę i zwrócę im znowu kolejny raz i tylko podziękowania dla tych, którzy ostrzegli. A Marcin to podobno alkoholik. Nie alkoholik, tylko pijak, ale nie rozumcie tego źle. Sobie też daję taką łatkę. My tu pijaki. Marcin ogarnia wszystko, więc jest pijak. A nie alkoholik. Jeżeli już. Alkoholik to jest taki, co nie ogarnia. To ja tam mam taką definicję. Marcin wszystko ma ogarnięte jak trzeba. Korwin, 10 zł. Adam, zawiodłem się twoją postawą wobec Darka. Insynuacja Marcina z Darkiem na basenie dobrze oznajmiła, kim ten człowiek jest. Nie był świadom tego, taki inteligentny i nie myślał, kiedy montował film, że pojechał za grubo? No muszę się przyznać, że za to jakby Marcinowi powiedziałem, że postąpił nie w porządku. I to nie, że nie postąpił nie w porządku, tylko że postąpił nie w porządku odnośnie jeszcze sytuacji, które tu były. I Marcin przyznał mi rację, że to nie było do końca w porządku i że to nie było do końca przemyślane, bo to nie było. No i tyle, no, zostawmy to. Tyle ci mówię ode mnie, nie? Że stanąłem za Muminkami wtedy. I powiedziałem dwa słowa do Marcina w tej sprawie. I Marcin też stwierdził, że faktycznie to było, szczególnie w odniesieniu do tej sytuacji, która się była tutaj u nas, nie? Gdyby tego nie było, to był jakiś tam żart głupi. O! Pięknie! O, nie wiem, czy było widać skąd, więc go powtórzę, no bo to by wypadało. Czekajcie.
spokojnie.